Cześć, z tej strony Grzesiek, kolejny odcinek serii Dragon Ball Super Card Game. Dzisiaj mamy na tapecie Pawła ze swoim zwycięskim deckiem z European BCC Gdańsk. I to jest, opowie nam o decku, który pozwolił mu zająć pierwsze miejsce. Przekazuję Tobie i słuchamy. Cześć. Tak więc, tak jak Grzesiek wspominał, wygrałem pierwsze miejsce w Europie BCC w Gdańsku. Grałem Shenron Liderem, czarnym Shenron Liderem. Wyglądał on tak. Na froncie są smocze kule, a na back jest lider Shenrona. I co robi ta karta? Może wytłumaczę mniej więcej co robi. Ona raz podczas swojej tury może przejrzeć życia lub też deck w poszukiwaniu właśnie smoczych hul. I jeśli zagrasz, gracz zagra 7 takich smoczych hul do dropu, to ta karta się odwraca. To jest nowy awaken mechanizm, nazywa się Wish. I tak, i te smocze kule to jest core decku tak naprawdę. I w momencie, kiedy się odwraca, ta karta ma standardowo 15 000 siły. Nie może atakować, jest to właśnie częścią tego lidera, że ten lider nie może atakować kart przeciwnika. Oraz może wykorzystać jeden z trzech efektów. Jednym z tych efektów jest draw a card. Drugim jest zagranie karty Desire. Jest to nowa mechanika też w tym secie. Za darmo. A trzecim jest zdanie jednej ze swoich battle card triple ataku i plus 10 tysięcy. Tylko że jeśli wykorzysta się trzecią zdolność, to te Dragon Ball'e, które były wcześniej w dropie, idą poza grę. I ta karta odwróci się z powrotem na zwykłe smocze kule. Także nie będzie można już wrócić do silniejszej wersji lidera. Tak więc w deku potrzeba grać 7 takich smoczych kul. Jest to bardzo kluczowe, inaczej ten lider by nie działał po prostu. Gram również 3 karty Desire, nazywa się Child's Wish. Ta karta pozwala wyciągnąć z grobu kartę o koszcie 3 i sile 15 tysięcy i po prostu zagrać ją w stół. Bardzo fajna karta, bardzo dobrze działa w tym deku. Jeśli chodzi o kartę Desire, to również gram kartę World Peace. W przeciwieństwie do karty Child's Wish, ta karta może zagrać z grobu dowolną battle kartę o koszcie równym ilości energii, którą posiada dany gracz. Czyli na przykład jeśli mielibyśmy 7 energii, moglibyśmy za 4 zagrać tę kartę i wyciągnąć z grobu battle kartę o koszcie 7 na pole. Gramy tutaj też nowe super combo. Nowe czarne super combo. Warto zauważyć, że w tym secie super comba można zagrać za 0 energii i one dają od razu plus 10 tysięcy. Nie potrzebują, nie mają żadnego wymogu dodatkowego. I to super combo drawuje jedną kartę w momencie, kiedy mamy 5 kart w dropie. Co nie jest trudne w przypadku tego lidera, bo same Dragon Ball też lądują w dropie. Jako że bardzo potrzebuję dużej ilości energii, czasami chcę być po prostu kilka tur przed przeciwnikiem, gram 4 objection. Ten lider nigdy nie atakuje przeciwnika w początkowych turach, ponieważ sam lider nie może też atakować. Także w pierwszej, w drugiej, w trzeciej turze tak naprawdę gram jedynie objection, żeby mieć więcej energii. Gram również 3 karty Dragon Radar. Są to bardzo uniwersalne karty. Mogą mi albo z 7 kart z góry deku wybrać jedno Desire oraz jeden Dragon Ball, albo 2 Dragon Ball, 2 Desire, albo z dropu mogą wyjąć Dragon Ball, Desire, także bardzo uniwersalna karta, bardzo silna. Zrobimy tutaj mały porządek i jedziemy dalej. W deku również gram 3 karty Sensubim. No, jest to tak naprawdę karta, jeśli gra się tak naprawdę niebieski kolor, jakkolwiek, no to gra się kartę Sensubim. Jest bardzo przydatna i w obronie, i w ataku. Czemu nie gram 4? Ponieważ ciężko było mi zmieścić w deku więcej niż 3. I teraz karta, która tak naprawdę może zrobić grę tym dekiem. Jest to karta Shenrona ze startera. Bardzo, bardzo silna karta, bardzo uniwersalna. Czasami combo z tą kartą wygląda tak, że bronimy swojego lidera kombując tą kartą.
i używając wcześniej tutaj omawianego World Piece'a, można wyjąć tę kartę i ta karta na przykład może jako jeden z efektów, jako podstawowy efekt drawuje kartę, a jako kolejny efekt na przykład może odtapować dwie energii, co jest bardzo silne. Gram też również dwie nowe karty Kami. Gram tylko dwie, ponieważ nie widzę sensu za bardzo grania więcej niż dwóch, a przydaje się w momencie, kiedy przeciwnik wysypuje się na pole różnymi battle kartami. Ona po prostu wyczyści pole przeciwnika. Trzy nowe negacje. Zaletą tych negacji jest fakt, że można je zagrać za życie. Bardzo dobre, jeśli chce się obronić przed na przykład jakimś triple strike'iem. I dodatkową zaletą jest fakt, że na przykład jeśli w poprzedniej turze sobie broniliśmy lidera kombiąc tą kartą, ta karta wyciąga dodatkowo battle kartę o koszcie 1 z dropu. Gram dwie takie karty. Jest to At All Cost Vegeta. On w tym deku służy jako finisher, aczkolwiek bardzo mocno zastanawiam się, czy nie wrzucić go do side'a i wymienić na inną kartę, o której też wspomnę później. I teraz tak naprawdę, co wykańcza w tym deku, co powoduje, że on jest taki silny i co zabija przeciwnika. Tak więc cztery takie karty: Sneak Attack Vegeta. Ta karta jest tak naprawdę materiałem na fuzję w inną kartę, ponieważ jest to Shenron zrobiony na niebieskim engine z Gogetą. Także on posłuży nam jako jeden z materiałów na fuzję, ale jest to również dobra karta do atakowania lidera, ponieważ jej auto mówi, że przeciwnik musi odłożyć jedną kartę na top decku. A drugim materiałem pod fuzję jest Preface of Recovery Son Goku. Bardzo dobra karta, jeśli zagramy ją z użyciem Desire Child's Wish. W tym momencie płacimy dwie energie, on wejdzie na pole z dropa i odnowi nam dwie energie. Także zagraliśmy go w sumie za darmo. I teraz finishery tego deku. Są de facto dwa finishery tego deku. Pierwsza fuzja Gogeta ze startera. Efektem tej karty jest dodrawowanie dwóch kart i można wybrać dwie karty przeciwnika na polu, battle karty, i rzucić je pod skut jego deku. Także można wyczyścić pole z blokerów. I tak naprawdę ta karta 7 drop Gogeta będzie finiszowała nam większość gier. Ona wchodzi za 5 energii poprzez fuzję. I efekt tej karty jest naprawdę zabójczy. To jest taki nowy Cell Chain, tylko że w tym wypadku przeciwnik nawet nie może zdecydować, które karty zatrzymuje. Po prostu wtasowuje całą rękę i wybiera trzy losowe karty z top decku. Jedyne, co trzeba, o czym trzeba pamiętać, to trzeba zapłacić jedno życie za użycie tego efektu. Jeśli chodzi o sideboard, to gram trzy dodatkowe negacje with coercion. Bardzo dobra negacja właśnie na niebieskiej energii, ponieważ można użyć tą energię i od razu odtapować kolejną. Znaczy można odtapować jedną energię, także można, de facto gra się to za darmo. Na wszelki wypadek, jeśli ktoś chciałby mnie mocno atakować jakimiś bardzo słabymi kartami, po prostu zbić HP, to gram dwóch Deadly Defenderów. Generalnie ta karta mówi, że przeciwnik nie może atakować mojego lidera, póki nie zabije tej karty, jak jest w Death Mode. W przypadku, gdybym grał na żółtych lub zielonych liderów, gram kartę Haru Haru. Bardzo dobrze się kombuje z tym deckiem, ponieważ można ją zagrać też z poprzedniej Child's Wish'a. I ona odtapuje nam 4 energie. Jest to niesamowita manipulacja energią w tym wypadku. Dodatkowe jedno sensu. W razie gdybym potrzebował na przykład na jakichś bardzo agresywnych liderów typu Pan. I karta, którą tak naprawdę powinienem trzymać w mainie zamiast At All Cost Vegeta, ponieważ zauważyłem, że wygrał mi najwięcej gier de facto, to Shrouded in Mystery Fu. Efekt tej karty, jeśli Gogeta był w poprzedniej turze na polu, to efekt tej karty jest zabójczy. Tura wygląda mniej więcej tak. Gogeta jest na polu. Lider daje Gogecie triple attack.
więc Gogeta ma triple attack, triple strike i 40 tysięcy powera. Zagrywamy wtedy tę kartę też na stół i przeciwnik nie może użyć blokera, nie może użyć countera i nie może użyć auto super combo, także generalnie jest to koniec gry. Dzięki wielkie. Dzięki. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Do zobaczenia. Cześć.